Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać ostatnią część zadań fabuły tego sezonu, czyli epilog, też się tułacza. Zadania te są dostępne już teraz w grze. Aż do końca sezonu jest czas na ich wykonanie. A i cóż. Prawdopodobnie dowiemy się z nich więcej na temat tego eventu, który się wydarzył. Więc naszym pierwszym zadaniem jest zapytać Barwną Bandziorkę lub Rydzycha o wybuch rurociągu. Zapytajmy Barwną Bandziorkę. No, więc muszę coś wyznać. Rozmawiałam z Magneto. O, świetnie. Bo taki jest słowny. Dlaczego rozmawiasz z Magneto? Sam do mnie przyszedł. Teraz zrobi się dziwnie, nie? Przywołałam magicznego ducha wody, więc... Ducha? Jestem jasnowidzką. Wieszczką. Panią losu. Nie myl pojęć, panno konspiratorko. Chcesz pogadać, czy nie? Ach, niech będzie. Dobrze, przejdźmy się. Okej. Czyli... Wiemy, że w to wszystko został również zamieszany Magneto. Teraz... Nie dowiemy się, w jaki dokładnie sposób. Cokolwiek. Ale na razie... Poza tym, że w sumie od niej się za wiele nie dowiedzieliśmy. Musimy ocenić uszkodzenia ryzykownej rafinerii. Dobra, więc chodźmy. Zobaczmy, jak wygląda. A wiemy, jak to wygląda. Paskudnie. To było... No taki potężny grzyb. Powybuchowy. No to nie może to wyglądać za dobrze. Jeszcze z puszką. Sorry. To definitywnie nie może wyglądać dobrze. Ale zobaczmy. Może nie będzie aż tak źle. Czyli dobra. I dowiedzieliśmy się właśnie. Właśnie w sumie dowiedzieliśmy się tego, o czym też ostatnio na jednym z moich streamów mówiłem. Czyli właśnie pojawienie się tułacza na wyspie. Czyli no, jak już teraz wiemy, doktora Dooma. Zmieniło, bo tak jak się dowiedzieliśmy, zmieniło układ gwiazd i zmieniło tak jakby cały te powiązanie nadziei z puszką.
No i bez walki się teraz nie obędzie. A walka raczej nie będzie równa, przyjemna. Bo to jednak Doom. No ale dobra. Tym kolejnym zadaniem już tutaj w międzyczasie pozwoliłem sobie zmierzać w tą stronę. Jest pomówienie z Magneto w laboratorium broni X. Udajmy się tam. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, chociaż owe laboratorium było również potrzebne do wykonania zadań Magneto, żeby go odblokować, to to laboratorium znajduje się tutaj, niedaleko wielkiego lodowca. O, dokładnie tu. Okej. No dobra. Dobra, chodźmy pogadać z Magneto. Zobaczmy, co nam powie. To wystrzeżecie tej puszki, prawda? Wybaczcie bezpośredniość, ale ta rzecz zniszczy nas wszystkich. Rozstawiłem już latarnię, żeby wezwać posiłki, ale to wszystko, co możemy zrobić. Nie mogę potwierdzić, że Tułacz jest tym, kim myślę. Ale jeśli jest, jeśli to on kontroluje moc puszki, to miejsce czeka zagłada. Dokładnie. Więc to właśnie ja ogólnie o wielu rzeczach z tych zadań już sobie wiedziałem. Niestety. Mówiłem też o nich trochę na streamie. Więc to właśnie była ta wypowiedź Magneto, której też właśnie już słyszałem. Czyli właśnie jego wypowiedź, że on domyśla się, kim Tułacz jest, jednakże nie może tego potwierdzić. Aczkolwiek jeżeli to jest ten, to jeżeli Tułaczem jest ta osoba, o której on myśli, no to czeka nas zagłada. I w angielskiej wersji językowej właśnie używa on stwierdzenia "We are all doomed". To jest definitywnym nawiązaniem właśnie do doktora Dooma. No, to naprawdę my już wiemy, że to jest Doktor Doom. No bo dostaliśmy już zwiastun następnego sezonu. Tak, na evencie widzieliśmy. Na evencie mogliśmy zobaczyć. Jak to się nazywa? Logo charakterystyczne dla Doktora Dooma. To on właśnie wysadził ten rurociąg. Ogólnie, jeżeli ktoś właśnie nie zrozumiał do końca tego eventu, to w tym evencie chodziło o to, że Megalodon chciał zatankować ten swój statek wielki i chciał po prostu nim jakby rozwalić wyspę na pół. Po prostu przepłynąć, przepłynąć tym statkiem dalej po wyspie, no i rozwalić tą wyspę w pół. I w trakcie tego sezonu również zostało właśnie wspomniane, że Megalodon współpracował z Tułaczem. Jakby mieli swój wspólny cel. Tam również była taka dosyć ciekawa wypowiedź Megalodona, w której on powiedział właśnie, że jego jego dobry przyjaciel, tak, ktoś na wzór tych słów użył, zapewnił go, że on nie umrze, że on nie przegra, że jego misja się powiedzie. Wiem, że mnie obserwujecie. Patrzycie, jak rośnie rurociąg. Niosący nitro. Dla mej bestii, a bestia rozedrze was na strzępy. Wtrącajcie się, nie
powstrzymacie mnie. Zapewnił mnie o tym mądry przyjaciel. No ale prawda jest taka, że Stuart nigdy nie chciał współpracy. I naprawdę współpracy z Megalodonem. Po prostu chciał go wykorzystać, żeby zdobyć dostęp do puszki. Ponieważ wiedział, że ona się tam znajduje. W jaki sposób wiedział? Nie wiem. Tak, pogadajmy z Jonesem o losach wyspy. Wyspa zna już wszelkie kształty zła. Kiedyś zło w kostkach, a teraz z puszki. Ale tym razem jest inaczej. Aha, no dobra. To fajnie, że burza zabiła hologram. No i nie dowiemy się, co Jones chciał nam powiedzieć. Oj, oj, oj. No, nieładnie, nieładnie. Dobra, to ja myślę, że do nadziei nawet nie ma co jechać. Dobra, więc zobaczymy się po prostu w następnym meczu. Okej, witam was w kolejnym meczu. Porozmawiamy z nadzieją i później porozmawiamy sobie jeszcze o kilku rzeczach ciekawych. Teraz pojmujesz? Miałaś być nadzieją ukrytą na dnie puszki Pandory. I to dosłownie. Tak przecież się nazywasz. Takie zrządzenie losu, dobra? Okej. I mamy potwierdzenie tego, że... Tego, co już w sumie wiedzieliśmy, że właśnie... to właśnie do niej odnosiła się ta przepowiednia o nadziei i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc teraz musimy namalować i nadziei w lub... Damy się najpierw do aerodromu. No i co, tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, no właśnie, celem tułacza nie była pomoc Megalodonowi w zniszczeniu tej wyspy. No dlatego, że tak naprawdę fabuła nadchodzącego sezonu bardzo mocno może się odnosić do starego już dosyć komiksu Marvel x Fortnite, w którym to właśnie Doktor Doom określił, zdradził on wtedy... Ten tułacz zagarnął moc puszki na własny użytek. Przypieczętował swój los, a z nim twój. Nie ma już dla ciebie odwrotu. Okej. No, tamten właśnie komiks zakończył się mniej więcej w taki sposób, że Doom właśnie ogłosił w nim, że będzie chciał stworzyć swój własny idealny porządek. No i prawdopodobnie to właśnie będzie chciał w tym momencie zrobić. Dlatego też właśnie będzie chciał użyć do tego mocy puszki. No i tak jak się właśnie dowiedzieliśmy, ingerencja tułacza była na tyle znacząca, że całkowicie obrócił on, był on w stanie właśnie zmienić przepowiednie. No i teraz nie jest kolorowo, można powiedzieć, w wielkim skrócie. Ja?
Mamy jeszcze jedno graffiti w pornej. W pornym pszczółku. Z wypowiedzi Jonesa, albo dajmy z tej części, którą zdołaliśmy przeczytać, bardzo ciekawe było nawiązanie do sześcianów. Tak, tak, Jones tam właśnie powiedział, że zło na wyspie przybierało już różne formy. Była forma sześcienna, teraz jest puszka. Bardzo ciekawe nawiązanie do ostatniej rzeczywistości i właśnie armii sześcianów. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś wrócą. Czy jest to już raczej temat całkowicie zakończony. No, zobaczymy, w jaką stronę pójdzie Charlie. Nie. Nie. Proszę. Musisz walczyć z tułaczem. Ale jestem tylko nadzieją. Nie wiem, czy jestem tym, kim myślisz. Jeśli staniesz do walki, inni też staną. Nie musisz być sama, ale nadziejo, ty już masz wszystko, czego trzeba. Przygotuj się do wojny, dziecię. Musisz zwyciężyć. No dobra. Czyli wszystko jasne. Wojna jest nieunikniona. A wynik tylko jedyny. Zwycięstwo. Taki musi być wynik. A jaki będzie? No cóż. Tego dowiemy się w kolejnym sezonie. Więc dobra. To by były całe te zadania. Epilog się tłacza. Dobra, myślę, że sobie tu zakończymy po prostu. No, raczej wszystko zostało już powiedziane. To jest raczej jasne. To nie pozostaje nic innego, jak czekać do piątku. A nadejście Doomstrukcji. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wierzę, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.